Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Czy Ignacy Jan Paderewski potrafił odnaleźć się w nowych środkach harmonicznych? Czy jego koncert fortepianowy wolno nam zestawiać dziś z muzyką postromantyczną? Przecież w tej kompozycji rozwiązań nowatorskich, przełomowych nie znajdziemy. Ale z drugiej strony jest to koncert bardzo lubiany przez melomanów i bardzo często wykonywany, bo jak pięknie mówi mój gość, profesor Wojciech Marchwica, to kokarda na bombonierce polskiej muzyki romantycznej i nie warto go za wszelką cenę porównywać. Zapraszam do rozmowy. Jesteśmy w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ze mną jest profesor Wojciech Marchwica w instytucie, w którym działa również Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. No i okazuje się, że ten Kraków, Uniwersytet i Instytut bardzo związany z postacią właśnie Paderewskiego. No to jest oczywiste, Paderewski, jakby na to nie patrzeć, był częścią polskiej historii, o czym wiedzą historycy i politycy, ale był częścią kultury polskiej i to taką ważną częścią, ponieważ jako jeden z nielicznych polskich artystów ma nazwisko znane na całym świecie, głównie dzięki swojej działalności amerykańskiej, wojennej też, no ale jednak znane. Notabene ten ośrodek, o którym pan wspominał, panie Mateuszu, mamy dokładnie za drzwiami, tam on się mieści, ale w tym budynku, w Pałacu Pusłowskich, w którym jesteśmy, Paderewskiego jest dużo, ponieważ Paderewski, co prawda, nigdy nie odebrał doktoratu honoris causa, który mu uczelnia jagiellońska nadała, ale pamiętał o nim i pamiętał między innymi w testamencie, przekazując na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego sporą część swojego majątku. Że ten majątek w praktyce do tego uniwersytetu prawie nie dotarł, to już zupełnie inna historia. Intencje Paderewskiego w każdym razie były tutaj bardzo klarowne i jasne. No, mamy bardzo piękne pamiątki, bo właśnie ze ścianą w tej części, którą pokazujemy czasem gościom, znajduje się księgorzys Paderewskiego, bardzo pięknie oprawiony, w półskórek. To, że nie czytany nigdy, to też inna kwestia, o czym wiadomo, bo część książek nie poprzecinana, ale za to każda książka ma piękny ex libris. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych tą postacią, bo można troszkę tak dotknąć. Żeby śmieszniej było, skoro już zacząłem o tych książkach mówić, to akurat księgozbiór Paderewskiego został podzielony na kilka części i ta, która trafiła tutaj do nas na muzykologię, to w dużej mierze nie jest ta, która powinna trafić, bo trafiły tu głównie książki o charakterze historycznym, politycznym, historiozoficznym, a książek o tematyce muzycznej praktycznie w tym księgozbiorze, który trafił do uniwersytetu, nie ma, no ale to już są skomplikowane dzieje całego majątku Paderewskiego, który za życia był milionerem, no a po śmierci jego majątek na skutek różnych historycznych i prawnych zawiłości skurczył się no, do takiego po prostu majątku złożonego głównie z pamiątek. Gdyby ktoś zapomniał, to na wszelki wypadek wchodząc do Instytutu, do Pałacu Pusłowskich, wita nas pomnik Paderewskiego. Wita bardzo ładny pomnik. Dzisiaj jest taka moda, że pomniki niektóre nie bardzo przypominają w ogóle postaci, które mają upamiętniać. To jest kopia pomnika, którego oryginał znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Bardzo miły pomnik, on jest tu wyraźnie zadowolony, w dobrym stanie. Kiedy jeszcze był osobą taką bardzo prężną, energiczną, aczkolwiek już trochę ubezwłasnowolnioną przez swoją żonę. No ale pomnik bardzo ładny dla tych, którzy lubią ciekawostki o Krakowie. Zapraszamy. Można wejść, zobaczyć, nie trzeba nawet chodzić do budynku. Porozmawiamy o koncercie fortepianowym. To jeden z najbardziej znanych utworów Paderewskiego, na pewno jeden z najbardziej znanych utworów na orkiestrę i fortepian obok fantazji polskiej, gismol.
Co ciekawe, drugi koncert Paderewskiego, koncert skrzypcowy, nie został wydany. No nie został przede wszystkim skończony. W związku z powyższym nikt nie podjął się jego skończenia. No i nie został w związku z tym wydany. Zresztą z wydaniem konkursu tego Amol też są duże kłopoty i perturbacje, bo on go pisał na raty, on go poprawiał wielokrotnie. Mówi się, że jedyny, no ale jak pan słusznie zauważył, właściwie koncerty są dwa, bo one się różnią bardzo niewiele. Oba są napisane tako, trochę jako pokłosie tego stylu koncertów początku XIX wieku. Ewidentnie tutaj model chopinowskich koncertów jest wyraźny. Tyle tylko, że ten koncert fortepianowy, znany jako koncert fortepianowy Amol, no, trwa dłużej, trwa ponad pół godziny, a Fantazja Polska około 21-22 minuty. No ale oba utwory są napisane na praktycznie tę samą orkiestrę, na fortepian, no i są utworami cyklicznymi, trzyczęściowymi. Także gdyby ktoś bardzo nie chciał się uczyć całego koncertu Amol, no to może zagrać Fantazję. Od strony muzykologicznej oczywiście tu możemy długo dywagować na temat kwestii formalnych, ale myślę, że to bardziej zadanie dla studentów i naukowców, a nie dla takich słuchaczy, którzy lubią po prostu posłuchać. Zresztą oba utwory powstawały w latach 80., początek lat 90., kiedy Paderewski, jeszcze pełen wigoru, młody kompozytor, trochę taki młody, gniewny, chciał pisać rzeczy wspaniałe i oba doczekały się bardzo podobnych opinii, że są niesamowicie melodyjne, że te melodie są polskie, że ta polszczyzna tam wyłazi przodem i zadem, że mamy tam ewidentne elementy polskiej kultury, no właśnie, nie tyle ludowej, co narodowej. Zresztą Fantazja, o której pan wspomniał, ma w podtytule wyraźnie powiedziane, że to jest fantazja na tematy własne. Czyli tu Paderewski mówi, to nie są żadne cytaty. Nie słuchałem tego pod oknem gospody, jak wieść gminna niesie o Chopinie. On też nigdy nie mówił, że pod gospodę chodził słuchać. Ale tym się właśnie Paderewski do Chopina odnosi, że on oddaje pewnego ducha polszczyzny, tej melodyki polskiej, nastrojów polskich, rytmiki tańców polskich, a nie cytuje. I to jest zresztą bardzo duża taka różnica i to jest taki kamień trochę milowy między romantyzmem w muzyce polskiej, a już muzyką tą bardziej nowoczesną. Myślę mianowicie o Karolu Szymanowskim. Przecież Karol Szymanowski w sumie urodził się niewiele po Paderewskim, a nam się wydaje, że to w ogóle 100 lat różnicy między nimi. No bo Szymanowski od samego początku cenił sobie nowoczesność. On właśnie cenił sobie cytaty różnego rodzaju muzyki ludowej, zresztą najmniej tej muzyki z okolic, skąd pochodził, bo ukraińskiej muzyki praktycznie nie ma, jak wszyscy wiemy. Natomiast cytaty z muzyki terenów dzisiejszej Polski jest sporo. Tyle tylko, że ciężko je dostrzec. Wszyscy, którzy znamy utwory Szymanowskiego, chociażby jego mazurki, wiemy, że w tych mazurkach niektórzy uczniowie pytają, gdzie to są mazurki. W przypadku Paderewskiego, obojętnie, czy chodzi o te kompozycje pisane na fortepian i orkiestrę, czy o te kompozycje pisane solowo, no nikt nie ma wątpliwości, że to jest polska muzyka. Zresztą to jest po trosze powód i przyczyna wielkiej sławy Paderewskiego i zapomnienia Paderewskiego. No bo był czas, kiedy i fantazje, i koncert, ale głównie fantazje, bo krótsza, grywano regularnie. Na inaugurację programów filharmonicznych regularnie była grywana fantazja. Przy jakichś świętach i rocznicach regularnie była grywana fantazja. Najrzadziej było grywane coś, co Paderewski napisał z intencją taką patriotyczną, czyli Symfonia Polonia, bo no, nawet miłośnicy Paderewskiego mają kłopoty z wytrzymaniem 75% minut muzyki, w dużej mierze samopowtarzającej się. Więc to były dwa utwory, które bardzo często i bardzo chętnie były wykonywane. No ale w momencie, kiedy nasz model patriotyzmu, przynajmniej od dwóch, trzech pokoleń, bardzo wyraźnie się zmienił,
kiedy nasz model mówienia o historii, o kulturze polskiej bardzo się zmienił. Kiedy byśmy zapytali dzisiaj kogoś na ulicy, kto to był Paderewski, to część może powie, że był politykiem. Niektórzy powiedzą, że był premierem, pomimo że był prezydentem, a pełnił funkcję premiera. Ale o jego działalności muzycznej mało kto wie. Nawet w szkołach muzycznych Paderewskiego się rzadziej wykonuje. Może poza utworami tymi solowymi, ale one tak. Są zbyt łatwe, żeby je grać w celach szkoleniowych, a zbyt trudne artystycznie, żeby je dać przeciętnemu uczniowi, na przykład średniej szkoły muzycznej, na egzamin. No bo to trzeba być świetnym muzykiem, żeby sobie z tą muzyką poradzić. A z kolei, jak już taki uczeń dojdzie do poziomu dyplomu, no to jeżeli już w ogóle dostaje koncert do zagrania, to raczej dostaje tych polskich kompozytorów z początku wieku XIX, jak Lessel, no bo to łatwiej wykonać, łatwiej jakoś przeprowadzić tych szkolnych rygorach. Więc Paderewski trochę został zapomniany. A szkoda, bo to jest trochę następny krok, następny stopień, jeśli chodzi o rozwój koncertu fortepianowego, ale tego wczesnoromantycznego. Takiego koncertu, jak pisał oba swoje koncerty Chopin, jak później pojawiają się elementy koncertowania w muzyce Lista. Celowo nie mówię o koncertach, bo koncerty Lista to już jest troszeczkę inna para kaloszy, ale niektóre kompozycje Lista wyraźnie, na przykład fantazji polskiej, takie madziarskie elementy są bardzo wyraźne, więc widać, że oni korzystali z tych samych pomysłów, z tych samych, nazwijmy to, podniet formalno-stylistycznych. No i wreszcie łączy tych trzy nazwiska, które wspomniałem, jeszcze jedna kwestia. Wszyscy trzej byli koncertującymi pianistami. Oni pisali dla siebie. Oni pisali pod siebie. Co prawda Paderewski i jego sztuka pianistyczna to jest bardzo skomplikowana sprawa. Specjaliści wiedzą, miał duże problemy z przetrenowaniem ręki. Miał operacje, od których dzisiaj to by się włosy zjeżyły każdemu, już nie mówię pianiście, ale lekarzowi. Nacinanie ścięgien po to, żeby uruchomić mechanikę palca, no to jest pomysł dość szalony. To trochę tak jak amputacja dłoni siatkarzom, prawda? No a było tak i on grał. Ale grali dla siebie i pisali dla siebie. Co prawda już pod koniec życia, kiedy Paderewskiego proszono o wykonywanie koncertu fortepianowego, on odmawiał. Mówił, że już nie, że to już nie ten czas. On sobie zdawał sprawę ze swoich ograniczeń, no bo działalność pianistyczna Paderewskiego tak naprawdę no to jest końcówka wieku XIX, początek wieku XX. Tego Paderewskiego, którego my czasem ze smutkiem słuchamy na nagraniach filmowych bądź nagraniach audio, to już jest Paderewski późny, kiedy złamał się, bo on właśnie nie lubił nagrań. On twierdził, że nagrania muzyki to jest zabijanie muzyki, że muzyka musi być żywą sztuką, że to musi być pewien komunikat od artysty do publiczności, jak on to ładnie nazywa w pamiętnikach, musi być ten elektryzm między artystą a publicznością. W związku z tym on tego nie lubił, a mamy dokładnie takie nagrania i te nagrania już są, no u mnie trochę wywołują smutek, bo już pokazują starszego pana, który sobie po prostu nie radzi. No i taki obraz mamy. Tymczasem obraz, który się wyłania z opisów, z listów na temat Paderewskiego, to obraz jakiegoś magika, jakiegoś czarodzieja, kogoś, kto wychodził i potrafił zafascynować publiczność. A proszę pamiętać, że on w Stanach grywał w salach na 2,5-3 tysiące miejsc, bez nagłośnienia, żeby nie było nieporozumień. Do koncertu prowadzą nas trochę jego studia, bo rozpoczął studia w Berlinie u Friedricha Kiela, ale następnie u Heinricha Urbana, u tego samego, u którego studiował Karłowicz.
Więc kompozytorzy, którzy do Berlina polscy jeździli, ta tradycja była znana. No i w 1984 roku poznał Helenę Modrzejewską w Zakopanem i dzięki jej pomocy mógł zdobyć fundusze na studia u Teodora Leszetyckiego w Wiedniu. Koncert, który odbył się w 3 października 1984 roku w sali hotelu Saskiego, właśnie grał Paderewski, była na nim Helena Modrzejewska. Zebrane fundusze umożliwiły podjęcie studiów u Leszetyckiego, któremu koncert jest dedykowany. Teodor Leszetycki, wielki pianista, dzisiaj znowu taka bardziej nazwisko, no co najwyżej znamy jego etiudy, a proszę pamiętać, to był guru. Jak ktoś chciał sprawdzić, czy z niego coś będzie, albo z dziecka coś będzie, przedstawiano go Leszetyckiemu i on mówił, będzie albo nie będzie. We Francji tę funkcję pełnił Saint-Saëns. No, my znamy takie sytuacje w Polsce, też bywali tacy profesorowie, do których się prowadziło studentów i się pytało, czy coś z tego będzie. Ale wracając do Paderewskiego. Otóż Paderewski był parokrotnie na studiach takich paromiesięcznych, co polegało na prywatnych lekcjach. Co więcej, Leszetycki cenił i bardzo wierzył w Paderewskiego. I wbrew opinii, którą można znaleźć w wielu pismach, Leszetycki zachęcał Paderewskiego do napisania koncertu, co się zbiegło zresztą z zamówieniem od Boka, który zaproponował po prostu napisanie. Co zresztą prowadziło do kolejnych kłopotów, no bo Paderewski całe życie miał pieniądze, ale się o nie kłócił. No i tu chodziło o to, że podobno wydawca chciał ten koncert dostać jako paczkę. Nieważne. To są rozliczenia panów, którzy usiłowali zrobić na tym po prostu pieniądze. Paderewski zaczął pisać jeszcze podczas studiów. Notabene wspomniał pan, panie Mateuszu, tutaj jeszcze nazwisko Urbana jako tej trójcy. No, z Urbanem jest o tyle śmieszna historia, że Karłowicz bardzo sobie cenił współpracę z Urbanem i mówił, że Urban go wiele nauczył, takiej precyzji, form i tak dalej. A Paderewski wspominał Urbana, że no cóż tam było w tym Berlinie, nic się nie nauczyłem, zupełnie nic. No, jedynym skutkiem jest to, że napisał uwerturę, tak zwaną młodzieńczą, którą tą uwerturę zresztą wydaliśmy tutaj w Krakowie Muzyka Jagiellonika i była już wystawiana. Może później się uda jeszcze powiedzieć parę słów na temat rękopisów Paderewskiego, bo to też ciekawa historia. W każdym razie po tej uwerturze i po takiej zupełnie szkolnej suicie na orkiestrę smyczkową on się wziął za poważne dzieło. Za poważne dzieło, jakim był koncert. Ten koncert co prawda nie przystaje trochę od strony formalnej, instrumentacyjnej do tego, czego byśmy się spodziewali na temat koncertu w końcu XIX wieku. No, w międzyczasie już ta muzyka europejska bardzo poszła do przodu. Paderewski został gdzieś tak przed 850 roku zapatrzony w Chopina, zapatrzony w kulturę polską. Zresztą możliwe, że to był jego też celowy wybór. Przypominam, to były czasy wielkiej awantury na temat muzyki polskiej, co znaczy polskość w muzyce. Wypowiadali się najwięksi, Noskowski, Żeleński, każdy co innego uważał oczywiście. Jedni mówili, że nie wolno wyjść poza ramy Chopina, bo trzeba kontynuować tę najwybitniejszą twórczość. Inni mówili, nie, trzeba się odłączać. No, jak wiemy, dopiero Szymanowski swoim talentem powiedział dość, powiedział basta, ja będę pisał muzykę polską, ale niech ona będzie wybitnie polska jako wybitna, a nie polska jako wybitnie polska. To duża różnica wbrew pozorom. Wracając do koncertu, dedykacja była dedykacją trochę taką nie do końca jasną, bo w oryginale nie ma jej. Ona jest, owszem, ale na materiałach, które są do orkiestry. Czyli, że on może jakoś tak nie do końca wiedział, komu dedykował ten koncert. Nie zmienia to faktu, że Leszetyckiemu się to należało jak psu miska, bo po pierwsze uczył Paderewskiego tego, czego sam stosował,
tą technikę. To była technika oparta na takiej grze fortepianowej, tak zwaną foremką, to znaczy, że ręka była układana jak forma, jak jakaś pieczątka i przesuwano całą dłoń. Co było oczywiście możliwe wtedy do osiągnięcia bardzo dużej biegłości technicznej bardzo szybko, ale też powodowało kłopoty, wspomniane już kłopoty Paderewskiego z ręką, z bólami i tak dalej, z zapaleniem ścięgien, prawdopodobnie były właśnie pokłosiem tej techniki. Ale Leszetycki zachęcał też Paderewskiego, widząc młodego człowieka pełnego pomysłów, do komponowania. I tu zarówno fantazja, jak i koncert są tego efektem. To są utwory nie napisane w jakiś tam szczególny sposób. One nie łamią żadnych reguł. Tak jak Beethoven 60 lat wcześniej połamał wszelkie reguły, pisząc swoją Grosse Fugę, jak łamał reguły, pisząc praktycznie każdą nową symfonię, jak łamał reguły, pisząc sam swoje koncerty, no bo piąty w stosunku do pierwszego to jakby dwóch różnych kompozytorów pisał, Paderewski nie. Paderewski został przy schemacie, po wprowadzeniu, mamy jeden temat, drugi, jedyne co można powiedzieć, nie jest takie całkiem klasyczne, w sensie typowe, to, że ten temat pierwszy jest tematem lirycznym. No właśnie. Tematem lirycznym i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Bo oczywiście można byłoby zrobić kolejny bemol Czajkowskiego albo coś w tym stylu, no ale Paderewski błyszczał jako pianista polski. No i ten temat, który się wprowadza z tą tęskną nutą, z tym takim zawodzeniem, który gdzieś nam przypomina z jednej strony jakieś kujawiaki, z drugiej strony jakieś dumki polsko-ukraińskie tam z pogranicza, okazał się strzałem dziesiątki. Temat drugi jest nieco bardziej radosny, ale co najważniejsze i w jednym i w drugim utworze Paderewski stosuje pewne zdobycze rozwoju formy sonatowej, a mianowicie łączenie wszystkich części cyklu przypominaniem reminiscencjami tematu głównego. W fantazji polskiej to sprawa oczywista, bo tam w ogóle ten temat główny jest przez cały czas, jakby można powiedzieć, najważniejszy. Natomiast w koncercie fortepianowym on czasami wypływa na plan pierwszy, czasami jest w tle, czasami jest jakimś kontrapunktem. Bo w drugiej części na przykład, no to wyraźnie słychać, że Paderewski próbuje tutaj jakoś współzawodniczyć z Chopinem i z jego romansą. No chyba Chopin był bardziej zakochany, tak bym powiedział, bo ta druga część koncepcji jest bardzo piękna, ale żaru to tam brakuje. Natomiast coś, co Paderewski wspólnie z Wieniawskim tutaj można byłoby wspomnieć, stosuje, to jest finał związany z tańcami. No ten finał krakowiakowy jest no, bardzo charakterystyczny. My już odchodzimy od starych elementów, że tam jakiś walc, jakiś coś tam, jak to klasycy pisali 100 lat wcześniej. Nie, my przechodzimy na tematy polskie. I znowu, w fantazji jest w pewnym momencie cytat melodii ludowej. W koncercie nie, ale nikt nie ma wątpliwości, że to jest taniec i to taniec no, popularny, ludowy, no nie wiem, czy Krakowiak jest taki bardzo krakowski, czy też może dotyczy regionu krakowskiego, to już niech etnomuzykolodzy się wypowiadają, natomiast nikt nie ma wątpliwości, że to jest Krakowiak. I teraz to zestawienie, ten pakiet, trochę przegadany, Paderewski lubił za dużo napisać czasem, Paderewskiego dobrze się widuje. Ja nie słyszałem na koncercie nigdy Symfonii Polonia w pełni, bo zawsze dyrygenci widują i to pokaźne fragmenty. Z koncertem jest trochę gorzej, bo trzeba się umówić między dyrygentem a pianistą. Pianiści czasem nie chcą, bo mają tam dużo do pogrania, ale to jest pewien package, który w sumie daje bardzo fajną, dobrą formę dla pianisty, żeby się popisać, żeby pokazać technikę, żeby pokazać różnorodność, bo tam i dwudźwięki trzeba umieć grać i potrafić trochę muzyki pokazać, muzykalności w tych tematach. No i wreszcie coś, co Paderewski bardzo lubił, a pod koniec życia na nagraniach my tego nie słyszymy. Technika akordowa. Wszystkie nagrania Paderewskiego, te, które mamy, pokazują arpeggiowanie. Zapewne to już była taka no,
licencja w wieku dojrzałym. Sądzę, że kiedy wykonywano ten koncert po raz pierwszy, drugi, to takich pomysłów nie było. Część trzecia to również chorał, taki bardzo uroczysty. Część trzecia to również chorał, zresztą ten chorał jest wykorzystywany też w części pierwszej, jest taki fragment. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, co o nim sądzić. To różne były koncepcje, że jeżeli traktujemy to, co było bardzo typowe dla końca wieku XIX, początku wieku XX, typowe dla takiego stylu krytyki muzycznej ówczesnego, gdzie się dopisywało jakieś poematy albo legendy do utworów muzycznych, no to wtedy mamy prostą rzecz. To znaczy, opowiadamy taką bajkę, że był taki kraj gdzieś za siedmioma lasami, za siedmioma górami, w którym żyli ludzie bardzo tęskni o słowiańskiej duszy. No i w tej słowiańskiej duszy potrafili się też bawić. Tańce były przeplatane, ale pojawiają się też momenty poważne w historii tego dziwnego kraju. Ja nie wiem, czy to jest coś, co Paderewski miał na myśli. Ja myślę raczej, że on chciał zastosować wyraźny kontrast, jakoś ożywić tę już wówczas, no, powiedzmy sobie szczerze, skostniałą formę dualizmu tematycznego i wprowadzał ten zupełnie nowy element. Natomiast jeżeli ktoś woli w muzyce Paderewskiego doszukiwać się jakichś legend, doszukiwać się jakichś opowieści, to proszę bardzo, jest nawet taka technika zabawy polegająca na tym, że się puszcza muzykę i wymyśla się do tego scenariusz filmowy, ale do tego to ja bym bardziej polecał Państwu bajkę Moniuszki. Natrafiłem też na takie określenie wyważona wirtuozeria w stosunku do tego koncertu. To jest to coś, o czym wspomniałem w związku z Leszetyckim. Ta cała szkoła pianistyki wiedeńskiej, zbudowana wokół Leszetyckiego, bo to nie tylko on przecież, uważała, że oczywiście w etiudach trzeba się nauczyć, ale że to nie jest koniec zabawy. Cała ta pianistyka ma czemuś służyć. I Paderewski bardzo był tutaj pilnym uczniem. Ta wyważona rola techniki pianistycznej, wirtuozerii, mistrzostwa i pięknej muzyki, to jest, można powiedzieć, taki znak rozpoznawczy Paderewskiego. Zresztą, kiedy on pisywał utwory swoje późniejsze, nawet te solowe, to też potrafił to balansować. Nie mówię o utworach przewidzianych do takiego grania salonowego, jak albuma tatrzańskie, gdzie no, nie ma co mówić o wirtuozerii, no zresztą to młodzieńcze utwory. Natomiast wydaje mi się, że straszna szkoda się stała, że Paderewski zajął się różnymi rzeczami albo nie mógł się zająć wyłącznie pianistyką i komponowaniem, bo on był zdolny, żeby ten wielki krok w kierunku XX wieku zrobić. Odwołam się tutaj do sonaty na fortepian i skrzypce, ona jest z lat 20. To jest utwór mało znany, ale to jest utwór znakomity. I on pokazuje, że Paderewski potrafił się odnaleźć w nowych środkach harmonicznych, tylko że było już za późno. On już wtedy nie miał umiejętności, żeby to samodzielnie promować, a zajęty był działalnością polityczną. No, na temat jego pomysłów politycznych to ostre spory są prowadzone. Ja bym się raczej przychylał do opinii, że o ile jego rola w historii Polski jest olbrzymia, o tyle jego pomysły polityczne były poronione, delikatnie mówiąc. Ale zostawmy. Wracając jeszcze do tego wyważenia. Nie jest sztuką szybko grać tryliki, akordziki, biegniki, pasaże i tak dalej. Sztuką jest, żeby z tych pasaży, z tych biegników wyłoniła się muzyka. Ci najwybitniejsi pianiści potrafią to robić. Zresztą no, miłośnicy Chopina doskonale znają w tej chwili najnowsze tendencje, jeśli chodzi o wykonywanie na przykład etiud, które się wykonuje najczęściej cały opus. Właśnie po to, żeby zaznaczyć, że nie biegłość techniczna jest istotna, tylko że to jest pewna forma, że to jest pewien zamysł dramatyczny, że to jest trochę tak jak w jakimś eposie,
W czasach, kiedy on komponował, kiedy miał jeszcze potem siły, a nie miał pieniędzy i musiał te pieniądze zarabiać, no nie było to popularne, a później on już przestał być tak naprawdę kompozytorem. Natomiast wracając do historii, no, które się kryją za muzyką Paderewskiego, to ja bym wszystkich namawiał bardzo, żeby wziąć do ręki no, monografię, trzeba powiedzieć, Małgorzaty Perkowskiej-Waszek, naszą koleżankę tutaj z Instytutu Muzykologii, która zmarła w 2011 roku niestety, ale zdążyła wydać rok wcześniej. To się nazywa Paderewski i jego twórczość, książkę. Tam jest mnóstwo informacji szczegółowo sprawdzonych, ale przede wszystkim mnóstwo historii, które się działy. No na przykład jeśli chodzi o te rękopisy nieszczęsne, no bo my mamy sytuację, jeśli chodzi o koncert fortepianowy, pewnego nadmiaru, bo mamy druk i mamy kilka rękopisów i nie do końca wiadomo, który z nich jest najważniejszy, który z nich powinien stanowić podstawę do wydania takiego no, idealnego zupełnie. To znaczy, oczywiście no, wydawcy coś tam ustalą zawsze, ale dlaczego tak się stało? To jest ciekawsza rzecz. Ano dlatego tak się stało, że Paderewski, kiedy przed wojną likwidował swoją willę w Riom-Bosson w Szwajcarii, bardzo pieczołowicie wszystko spakował, poukładał w skrzyniach i spisał. Te skrzynie zostały następnie złożone w takim magazynie do przechowywania rzeczy latami i po wojnie, zgodnie z przepisami, zostały przekazane, te, które miały być przekazane, do Polski. Tylko że trafiły na okres dość burzliwy po 1945 roku i zostały, jak to się ładnie mówi w języku fachowców, rozproszone. To znaczy, mówiąc krótko, nikt nie wiedział, gdzie co jest. I dlaczego ja wymieniłem nazwisko Małgosi Perkowskiej-Waszek? Praktycznie całe życie ona z uporem maniaka i takiego, no można powiedzieć, dziennikarza tropiącego sprawdzała, przepytywała ludzi, gdzie kto co widział, kto co słyszał, że może jakieś pogłoski. I wreszcie z tymi pogłoskami udała się do Muzeum Narodowego w Warszawie, bo wszystko wskazywało na to, że większość tych skrzyń trafiła do Muzeum Narodowego. Muzeum Narodowym, o czym dokładnie w tej książce piszę, pokazali jej jakieś rzeczy, ale tam głównie były sprawy związane z pamiątkami, jakimiś reliktami muzealnymi. Mało było rękopisów, a jeśli nawet były to jakieś pojedyncze karty, pojedyncze zszywki. Sprawa zaczęła się w momencie odsyłania, czyli pod koniec lat 40., a zakończyła się w latach 80., kiedy Perkowskiej udało się ustalić, gdzie co jest. Okazało się, że niektóre utwory były rozdzielane już nie na poszczególne zszywki, ale na poszczególne karty, każda gdzie indziej, a dopiero szczegółowa analiza pokazywała, że to jest jeden rękopis, pisany tą samą ręką w tym samym czasie, czyli później ktoś to porozpinał, nie bardzo wiadomo po co. Rzeczywiście taka praca omalże detektywa. To jest praca w pełni detektywistyczna i tych, którzy lubią historię, zamiast się zastanawiać, czy chorał jest fragmentem historii polskiej, czy też jest nawiązaniem do chrztu Polski, czy też może jest fragmentem rekwiem na Polski po trzecim zaborze, bo takie różne koncepcje były, to niech sobie poczytają, co się stało no, w czasach, które jeszcze są ludzie, którzy pamiętają, zdarzyło się z majątkiem po jednym z najwybitniejszych Polaków w historii naszego kraju, jak ten majątek został roztrwoniony, rozbity, i jak dzięki uporowi drobnej dziewczyny, której nikt nie chciał początkowo słuchać, a dopiero po czasie, jak potrafiła umieć rozmawiać z magazynierami przepastnych bloków w magazynie Muzeum Narodowego, jak jej się udało poscalać i poznajdowywać różne rękopisy, pamiątki, portrety, zdjęcia i stworzyć z tego spójną całość, bo mało jest kompozytorów, którzy tak dokładnie mają zrobioną całą tą sferę faktografii listów historii jak Paderewski. I za to no, gdzieś tam na chmurce siedzi Małgosi, dziękujemy.
Z tego też możemy korzystać właśnie tutaj, chociażby w ośrodku dokumentacji muzyki polskiej właśnie imienia Paderewskiego przy Instytucie Muzykologii w Krakowie. To porozmawiajmy o tym, jak odbierane było dzieło Paderewskiego, koncert Amol opus 17. Jan Kleczyński w recenzji w Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym w 1889 roku, dokładnie 17 kwietnia, napisał tak. Dzieło Paderewskiego ma tematy śliczne, pełne serdeczności w pierwszej mazurowej części, poetyczne w romansie, pełne namiętności w finale. Orkiestra nieraz łączy się z fortepianem w dowcipnych kombinacjach, sam zaś solowy instrument traktowany jest wybornie. Myślę, że Kleczyński tym opisowym językiem, który dzisiaj trochę razi, jednak trafnie ujął ten koncert, bo jak już wspominałem, jakichś przełomowych rozwiązań formalnych tam nie ma. Jakichś nowatorskich rozwiązań typu trzecia ręka potrzebna do zagrania drugiej części nie ma. Takie rzeczy robił Messiaen. Nie ma też jakiegoś pójścia nową drogą. To jest domena Szymanowskiego. Natomiast można by powiedzieć, że to jest taka kokarda na bombonierce polskiej muzyki romantycznej. Piękna, błyszcząca kokarda. My wiemy, co tam jest w środku. Wiemy, jakie te czekoladki będą, ale miło je zawsze zjeść. I myślę, że dlatego ten koncert tak często był wykonywany. Zresztą Paderewski się dwukrotnie tak na poważnie zabierał do pisania tego koncertu. Za pierwszym razem wydawało mu się, że już ma skończone. Już pisał, że już za parę tygodni będzie gotowe. Później się okazywało, że nie bardzo. I za drugim razem, jak pisał o finale tego koncertu, to jest list z roku 88, z czerwca dokładnie. Wczoraj wieczorem finale zostało ukończone. Miałem z nim wiele troski i mozołu. Nic jeszcze nie pisałem z taką trudnością, a chwilami ze zniechęceniem. Przez całe 10 dni nie przybyło do przeróbki ani jednej nuty. Tymczasem od niedzieli wszystko tak nagle zaczęło posuwać się naprzód, aż do wczorajszego dnia mogłem pisać prawie bez przerwy z rzeczywistą przyjemnością. Nie wiem, jak się wam spodoba. Może nie bardzo. Co do mnie, to jestem jeszcze zbyt świeżo pod wpływem przebytych boleści, bym nie przywiązywał szczególnej wartości do tego swego ostatniego dziecięcia. Zauważcie państwo, to jest ktoś, kto już wtedy był dorosłym człowiekiem, kto patrzył bardzo realnie na świat, a równocześnie mówi o tym koncercie, który przerabia, świadomie przerabia, jako o dziecku, któremu się nie udawało, któremu tam nie szło i wreszcie, trzeba powiedzieć językiem Kraczyńskiego, natchnienie spłynęło i zakończył. I on jest zadowolony. Czy Paderewski był wybitnym twórcą nowego stylu? Nie. Czy był wybitnym muzykiem? Tak. Jeżeli on sam o swoim dziele mówi, że pisał z mozołem, że mu nie szło, ale że wreszcie chwycił byka za rogi, to coś w tym jest. I myślę, że on się tutaj włącza w szereg takich utworów, o których czasem dzisiaj mało kto pamięta, albo rzadziej się pamięta, a które powinniśmy sobie przypomnieć. Myślę tu na przykład o koncercie fortepianowym Klary Schumann. Gdyby ona w swoich czasach nie musiała zarabiać pieniędzy, żeby utrzymać męża i dzieci, prawdopodobnie mielibyśmy kolejny koncert, tych 10 powiedzmy najwybitniejszych koncertów romantycznych. Tymczasem Paderewski napisał coś, czego nie wolno zestawiać z muzyką postromantyczną, czego nawet nie wolno zestawiać z Brahmsem. To jest coś, co należy zestawiać z tą muzyką lat 30., maksimum 40., kiedy to grono wybitnych 12 pianistów ze słynnej Ryciny konkurowało ze sobą, niektórzy tylko grali, niektórzy pisali, niektórzy już nie pisali, ale którzy stworzyli pewien styl, styl, który do dzisiaj jest przez melomanów lubiany, bo to nie są koncerty, nad którymi trzeba przez 2 tygodnie
łamać sobie głowę i zastanawiać się, o co tu chodzi. To jest coś, co można po prostu słuchać z dużą przyjemnością. A co do tego, jak wygląda kwestia recepcji, ja myślę, że mamy nową fazę recepcji. Jak się spojrzy w te najsłynniejsze nagrania, no to tam są nazwiska Radziwonowicza, od strony Wit oczywiście prowadził ten koncert. Ale ja bym Państwu chciał zaproponować wysłuchanie nagrania, które no być może Państwo znacie. Nagrania zrobionego i opublikowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w roku 2015, gdzie pianistą jest Nelson Gerner, jeden z najwybitniejszych pianistów specjalizujących się w XIX wieku, który wykonuje ten koncert razem zresztą z koncertem zupełnie pewnie dzisiaj nikomu nieznanym, mianowicie koncertem fortepianowym numer 2 niejakiego Giuseppe Mertucciego, a Nosprem dyryguje je Kasprzyk. Dlaczego mówię, że nowy etap? Bo to jest wykonanie tego koncertu Paderewskiego na instrumencie historycznym. Na instrumencie, który nam się wydaje laikom, że to to samo co współczesne Steinwaye, ale nie. Steinwaye z końca wieku XIX miały inną barwę, inne brzmienie. Wczoraj przygotowując się, posłuchałem sobie nagrania, które jest dostępne w internecie, nagrania z Wrocławia, z Forum Muzyki, gdzie koncert ten jest wykonywany na facioli. No, chyba nie będę nowatorem, jak powiem, że jest to wykonywanie koncertu na maszynie do robienia hałasu. Wszystkie zasługi tej konstrukcji w stosunku do Paderewskiego nie mają żadnego sensu. Bo tam nie o to chodzi, żeby po prostu głośno grało. I nie o to chodzi, żeby repetycje dało się ułamek sekundy szybciej zrobić. Tylko o to, żeby zrobić trochę muzyki. A do tego te instrumenty z końca wieku XIX chyba są lepsze. Czyli pamiętajmy, wykonujmy, grajmy, cieszmy się, ale nie porównujmy z innymi koncertami z końca XIX wieku. Tak, bo ważna jest nie data powstania, nie metryka, tylko ważny jest styl. I jeżeli chcemy oczywiście naupychać Paderewskiemu, no bardzo łatwo. No cóż za problem. No przecież przed Paderewskim jeszcze Liszt pisywał o wiele bardziej zaawansowane i technicznie, i wyrazowo utwory. No ale muzyki polskiej nie pisał. Paderewski napisał nieco bardziej po męsku to, co pisał Chopin po chłopięcemu jeszcze. Może, jak już mówiłem, w romansy nie jest aż tak płomienna miłość. Wspomniane przez pana małżeństwo miało różne koleje losów, a losy miłości Paderewskiego to kolejna bajka, o której, no może nie bajka, o której innym razem może. Natomiast to, że ta muzyka broni się sama, kiedy czytam komentarze pod nagraniami Paderewskiego, wspaniała muzyka, wzruszyłem się, mamy początek wieku XX, to myślę sobie, że on tą próbę czasu wytrzymał. O to chyba w końcu chodzi w muzyce. Muzyka w klasyfikacjach sztuk od XVII wieku do XIX wieku była uważana za najwybitniejszą, najbardziej boską ze sztuk. Nie dlatego, że jest taka wybitna i matematyczna, nie dlatego, że, o czym wiedzieli starożytni Grecy, da się przedstawić interwały stosunków liczbowych, tylko dlatego, że przemawia do nas niewerbalnie, przemawia do naszej psychiki, przemawia w sposób bezpośredni. Możemy użyć języka Paderewskiego, przemawia elektryzując nas. No i miejmy nadzieję, że ciągle jeszcze niedługo będą ci ludzie, którzy takiej muzyki będą chcieli słuchać. Niech nas zatem elektryzuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.